Szanowni Państwo, witam na drugiej części naszej konferencji, tej poświęconej kwestiom kultury, i wysłuchamy za chwilę 3 referatów, tak jak jest to zapowiedziane w programie. Ze swojej strony ja tylko tytułem krótkiego wstępu ograniczę się do zacytowania 2 klasyków piszących w różnych okresach na temat tego, jak podchodzimy do właśnie kultury wsi. No, kiedyś ową kulturę utożsamiano z tak zwaną kulturą ludową. Otóż pierwszy z tych klasyków, Jan Stanisław Bystroń, pisał tak. Kultura ludowa częsty to dzisiaj temat, o którym dużo się mówi i pisze, temat, który wyłania dużo zagadnień, a przede wszystkim jest dla ogromnej większości osób zabarwiony uczuciowo. Na pierwszy plan wysuwają się sądy wartościujące, zależne od światopoglądu, sfery socjalnej, kierunku społecznego itd. Fragment z drugiego klasyka, pana profesora Rocha Sulimy, z tomu Głosy Tradycji, mówi coś bardzo podobnego. Wieś w swojej postaci figuralnej okazuje się wartością niezbywalną i jest wciąż aktywnym biegunem aksjosemantycznym w unifikującej się gwałtownie kulturze polskiej. Dlatego pozwoliłam sobie zacytować te 2 fragmenty, żeby pokazać pewną ciągłość w myśleniu o kulturze wsi, obojętnie jak nazywanej, i uczulić Państwa na taką oto okoliczność, że jeżeli mówimy coś właśnie na temat tego problemu, to jednocześnie w jakiś sposób pozycjonujemy samych siebie, a więc to, co mówimy, określa nie tylko przedmiot naszej refleksji, ale także nasz stosunek wobec tego tematu, więc prosiłabym o takie podwójne widzenie tego wszystkiego, co tutaj pojawi się właśnie w tej naszej drugiej części. I aby już nie przedłużać, oddaję głos pierwszemu referentowi, panu profesorowi Rochowi Sulimy. Państwo pozwolą, że ja tam nie wejdę na tę kazalnicę, tylko stąd, a może nawet będę próbował siedzieć, ale na razie będę stał. Profesor, oczywiście ja tu występuję z pewną nieśmiałością jako primowotopolonista. W związku i wcale nie jest to żadna polisa ubezpieczeniowa z mojej strony. Zacznę od tego, że teksty, które przynosi ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju polskiej wsi, wolne są od poetyki rocznicowej czy okolicznościowej. Zawsze te poetyki milenijne są ryzykowne. Ponadto jest to publikacja wzbogacona o unikatowy album fotografii pod tytułem Patrząc na wieś. Jeśli się orientuję, to jest to drugi album po słynnym albumie Fotografia Chłopska po Kłosiu słynnej wystawy w Zachęcie. Moim zdaniem źródła fotograficzne są wciąż niedocenionym materiałem. Niezwykle rzadko się zdarza, aby sprawy wsi wpisywały się w tak wszechstronnym ujęciu w ogólny zarys narodowych dziejów. W istniejących nielicznych zresztą syntezach historii kultury polskiej zawsze brakowało tego głosu. Właśnie tak zresztą sformułowanego jak tu w sposób transdyscyplinarny czy interdyscyplinarny. A wiąże się to jeszcze z pytaniem, czyja jest historia Polski? Kto ją pisze? Nie będę tej kwestii w tej chwili rozwijał. Nadmienię tylko, że znany antropolog Kacper Pobłocki przygotował do druku książkę pod tytułem bardzo wymownym Chamstwo. Ludowa historia Polski. Ta książka już jest przygotowywana do druku w wydawnictwie Czarne. A publicyści powołują pilne powołanie Muzeum Pańszczyzny. Uznaję to za symptom szerokich zmian w postrzeganiu społecznych wymiarów polskiej historii i już na wstępie zaznaczam, że interesują mnie współczesne ramy dyskursu chłopskości. Ten mój tekst ma ponad 20 stron, więc ja go pociąłem. W związku z tym zapewne wszystkie subtelności zostały wycięte. Zostaną tylko niestetyż nagłówki. Przyjmuję wstępnie szerokie rozumienie pojęcia kultura wsi, które jest konstruktem poznawczym, konstruktem projektującym raczej, a nie opisowym i bardziej odnosi się to do przedmiotu poznania niż do przedmiotu badań. Ale w tym pojęciu mieszczą się te wyraźnie wyodrębnione kategorialnie pojęcia kultury ludowej, kultury chłopskiej czy kultury tradycyjnej. Do analizy świadectw i znaków historii kultury polskiej ostatniego stulecia, do badania obiegów społecznych wyobrażeń wsi i chłopa, a ich badanie jest jednym z istotnych celów mojego wystąpienia, pozostają wciąż ważne wzory porządku aksjonormatywnego, czyli znaki symbolicznego imaginarium Polaków. To imaginarium rozumie tak jak Charles Taylor w książce Nowoczesne imaginaria społeczne. W tym imaginarium wieś i chłopi stanowią wciąż wyrazistą topikę, do tej pory jednak niedostatecznie opisaną. Dzisiejsza obecność wsi w publicznych dyskursach, w tym również w przekazach popkultury, w tak zwanych dyskursach podzależnościowych, do czego jeszcze powrócę, może być symptomem zasadniczej reorientacji postaw. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że kultura polska w globalnym wymiarze, nie jak bywało do tej pory w jakimś niszowym czy specjalnie poświęconym wsi zakresie, wzbogaca się o pełnoprawny głos, w którym sprawy wsi i rolnictwa postrzegane są coraz wyraźniej jako problem kultury. No już nie powiem chociażby szerzej o tym, że żywność stała się dzisiaj pełnoprawnym motywem kulturowym. Dwudziestowieczne dyskursy o wsi i chłopie, konstytuujące pamięć społeczną i poczucie kulturowej tożsamości Polaków, wciąż generowane są przez poczucie czy też konieczności jakichś rozrachunków, których centralną figurą tego imaginarium, czyli Panem. No do tego jeszcze zapewne trzeba będzie wracać, ale nie chciałbym w tym moim wywodzie, który mówi właśnie o tym, że wieś wychodzi z tych niszowych rejestrów naszej problematyki, nie chciałbym przeoczyć ważnego problemu, który można sprowadzić do pytania, co wynika z przebudzonego w ostatnich dziesięcioleciach publicznego dyskursu wiejskości, na przykład dla sposobu pracy koła gospodyń wiejskich, dla wiejskiego zebrania w remizie OSP, dla niekiedy całodobowej publiczności zgromadzonej wokół wiejskiego sklepu, dla wiejskiego dziecka i jego rodziców dojeżdżającego do szkoły gminnej, dla działalności gminnej biblioteki czy domu kultury, dla relacji wewnątrzrodzinnych i sąsiedzkich, dla oferty konsumpcyjnej i usługowej małego miasteczka, dla rodzaju płodozmianu, dla sposobu urządzania obejścia, a więc co ostatecznie wynika na przykład z faktu, że wieś staje się modna w popularnych mediach, pojawia się w portalach społecznościowych, sama posiada wyrazistą inicjatywę medialną. No, ta inicjatywa medialna ma też swój wymiar polityczny. Dla zdiagnozowania problemów kultury wsi w skali ostatniego stulecia istotnym wydaje się przekonanie, że dyskurs chłopskości się zuniwersalizował. Jest czytelny w skali ogólnej. Przestaje być czymś wstydliwym, choć widać w nim wciąż istotny potencjał znaczeniowy tego, co zmilczane. Będzie o tym jeszcze mowa. Wygląda na to, że konkluzje moich wstępnych rozpoznań współbrzmią w znacznym zakresie z konkluzją Jerzego Wilkina, który w przekrojowym tekście pod tytułem Ewolucja wsi i rolnictwa w Polsce w okresie stulecia 1918-2018 napisał: ujmując rzecz symbolicznie lub metaforycznie, wieś przyłączyła się nie tylko do Polski, ale również do Europy i radzi sobie w niej zupełnie dobrze. Może zatem w ramach postulowanego tu przeze mnie przekraczania zastanych czy dominujących horyzontów poznawczych spojrzeć na sprawy wsi bez rozpowszechnionego narzekania, bez wpisywania się w odwieczne postawy fatalizmu, bez rozpatrywania sprawy chłopskiej w kręgu polskich przeklętych problemów. I jak wcześniej już stwierdziłem, do analizy usytuowania wsi i chłopa w symbolicznym imaginarium Polaków ważne okazuje się bliższe rozpoznanie społecznych uwarunkowań tego dyskursu. No, sporo w tym zakresie ostatnio się wydarzyło, nawet w ostatnim dziesięcioleciu. To są książki Jana Sowy, Fantonowe Ciało Króla, to są książki Marcina Zaremby, Wielka Trwoga, czy też Andrzeja Ledera, Prześniona Rewolucja. Proszę Państwa, uprawiana tu dyskursologa wydaje mi się niezbędna, gdyż wychodzę z założenia, że na pierwszy plan wysuwa się dziś problem nie tyle jak jest, ale co należy o tym myśleć. Ponieważ już ta dokumentacja jest, chociażby w tych publikacjach, jest bardzo bogata. Do tego dochodzą jeszcze ustalenia etnografów, socjologów, kulturoznawców. 100 lat rozwoju polskiej wsi jest swego rodzaju zwieńczeniem takich poszukiwań badawczych, albo otwarciem też. A w zakresie omawianej tu przeze mnie problematyki kulturoznawczej jestem jakby usprawiedliwiony, że nie zajmuję się tym, jak jest, ponieważ to, jak jest, pokazała Izabela Bukraba-Rylska w swoim tekście, właśnie w tym wydawnictwie, pod charakterystycznym, całościującym, wydobywającym problemy wsi z niszowej pozycji tytułem. To chcę podkreślić: kultura wsi, kontekst lokalny, narodowy, globalny. I to jest bardzo istotne, że te konteksty tak są tu usytuowane. No a poza tym jeszcze stoi za tym teoretyczny, faktograficzny i koncepcyjny potencjał pionierskiej socjologii wsi polskiej, pióra tej autorki, prywatnie przyznam moje studentki. Chodziłaś na seminaria o Zimlu. I to też była polonistyka. Zasadniczy problem, czyli co się wyłania z dotychczasowych badań, no, wymaga paru założeń, ponieważ nie ma humanistyki bezzałożeniowej. Teksty 100 lat, choć mają w jakiś sposób założoną architektonikę wywodu, tworzą jednak strukturę otwartą. Ta architektonika wywodu dowartościowuje znaczenie struktur temporalnych, co najlepiej widać w diagramach osi diachronicznej procesów zmian, a to zgodne jest z przyjętą przez redaktorów publikacji koncepcją długiego trwania. Może w tym miejscu warto odnotować, że w recenzji wewnętrznej działu Przestrzeń Wiejska pan Piotr Fogiel pisze: w żadnej sferze funkcjonowania polskiej wsi przemiany nie są tak widoczne jak w przestrzeni. Do zagadnień wymiaru przestrzennego, a może nawet proksemicznego jeszcze powrócę. I jeszcze jedno założenie. Kiedy zanurzamy się w stuletnią historię wsi, której znaczenia organizuje wektor stamtąd tu, to warto pomyśleć o znaczeniach, które wyłaniają się za sprawą wektora skierowanego stąd tam. Takie historyczne generalia nakazują patrzeć od Adama i Ewy, prawda, w tę stronę. Na przeszłość można wówczas spojrzeć z perspektywy teraźniejszości, można określić treści i wymiary teraźniejszości, a to dziś znaczący postulat w antropologii. Można na teraźniejszość spojrzeć z perspektywy najbliższej przyszłości i w ten sposób obdarzać sensem te obszary. Bez takiego spojrzenia nie mogłyby uwzględniać się jedne z najważniejszych dziś zjawisk w kulturze, czyli dyskursy tożsamościowe, dyskursy pamięci społecznej, dyskursy dziedzictwa kulturowego, nowej regionalistyki czy kultury rozumianej jako doświadczenie. Tu koleżanka i za tym problemem się zajmuje. Obciachowa dawniej wieś została dziś we wszystkie te dyskursy w sposób naturalny wprzęgnięta i trafia bez specjalnej przepustki do uniwersum współczesnej kultury polskiej. Nie musi tam być obecna za sprawą solidarystycznych idei, zwyczajnej ludomanii, w ramach rekompensaty za dziejowe krzywdy, a nawet w zgodzie z ideą podnoszenia ludowego do narodowego czy ludowego do ludzkości, by odwołać się do Cypriana Norwida. W planie metodologicznym należy przestać patrzeć na wieś z dobrodziejstwem inwentarza, jako na coś swojskiego, w co jesteśmy wrośnięci mentalnie i fizycznie, co jest dla nas bezpiecznym, wielkim mitem albo konstruktem wygenerowanym przez niepodważalną moc rocznika statystycznego. A przy tym, nawiązując do zbiorowych wyobrażeń, można odnieść wrażenie, że polskie klasy polityczne przez wieki, i tu w gronie uczonym to wypowiem, były z polskim chłopem w przenoszonej ciąży, oczekując na rozwiązanie. Metaforę tę wzmacnia fakt, że w indeksie haseł do książki Franciszka Pepkowskiego pod tytułem Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu oświecenia i romantyzmu hasło lud ma blisko 100 odniesień, hasło szlachta tylko 10, a pan jest jeden w publicystyce oświecenia i romantyzmu. Proszę Państwa, jeśli trzymać się języka kulturowych symboli, to bardziej powinna nas zaprzątać diagnoza wesela Wyspiańskiego niż epickość chłopów Rejmonta. Bardziej proza Mirona Białoszewskiego, mieszkańca warszawskiego Hamowa, niż proza Tadeusza Nowaka. A Ferdydurkę Gombrowicza warto przeczytać równolegle z Pałacem Wyszawa Myśliwskiego. Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że w weselu Wyspiańskiego narodowe imaginarium, jego symbole i znaki zlokalizowane są jeszcze w okolicach szlacheckiego dworku, a więc na wsi, ale niemal w tym samym czasie za sprawą wydarzeń rewolucji 1905-1907 przenosi się ono po raz pierwszy i chyba już na trwałe do przestrzeni miasta, a jego lokalizacją po dzień dzisiejszy staje się miejski plac i ulica, no co było bardzo wyraźnie widać od czasów rewolucji Solidarności po dziś. Podejście, które właśnie nakazuje tak patrzeć na własną swojskość, jak na hipotetyczną i atrakcyjną poznawczą obcość, nazywa się dzisiaj w antropologii defamiliaryzacją. Jak ja lubię te słowa, prawda? De i post, prawda? To są, proszę Państwa, wykładniki naszej mocy filozoficznej. Dzisiaj no nie znoszę tego, ale niestety nie mogę od tego odejść, prawda? I to jest to ograniczenie. Można mówić o kresie kultury chłopskiej, tak jak myśliwskiej, jako o wycofywaniu się tak zwanej kultury typu ludowego, jak to określa Stomma, czyli określonego, a przy tym historycznie dominującego wzoru, ale nie można mówić o zaniku kultury wsi, gdyż była ona także w poprzednich wiekach wieloskładnikowa, jak pokazywał w latach 30. Jan Stanisław Bystroń, tu przywołany, była splotem różnych tradycji, wpływów uznawanych za zewnętrzne, a więc stanowiła, jak pisze Bystroń, pewien wytworzony historycznie zespół treści kulturowych. I dlatego Bystroń powiada, że nie możemy pod drodze wejścia na fałszywy tor mówić o treściach kulturalnych, które są same przez się ludowe, szlacheckie czy miejskie, a Ludwik Stomma, który jest admiratorem i wydawcą Bystronia, dzisiaj napisał tak: kultura stricte ludowa nigdy nie istniała. To brzmi dosyć mocno, jak Państwo widzą. Dla diagnozowania tych zagadnień proponuję odwołanie się do koncepcji Hermana Bausingera z lat 60. To jest praca Volkskultur in der technischen Welt. Analizuje się w niej losy tradycyjnej kultury ludowej w społeczeństwie przemysłowym, co prowadzi do zasadniczego podważenia dominanty patrzenia stamtąd tu na rzecz właśnie współbieżności, ziarnistości struktur i procesów kulturowych, a to znosi na przykład klasyczną opozycję kultura ludowa, kultura masowa i okazuje się bardzo przydatne dla diagnozy naszej sytuacji. Oczywiście pomysły Bausingera dotyczą stosunków społecznych na Zachodzie. I musimy pamiętać o tych różnicach, które pokazuje chociażby jeden fakt, ale bardzo symptomatyczny. W tak zwanych polskich kuchniach nowiniarskich, dziadowskich czy jarmarcznych, są to protoplaści dzisiejszych tabloidów, głównymi motywami były zdarzenia ze sfery życia rodzinnego, np. dzieciobójstwo, matkobójstwo, ojcobójstwo, a w tym czasie w niemieckich pieśniach podwórkowych mówiło się, czy śpiewało się o katastrofach w fabrykach, kopalniach na kolei, trzęsieniach ziemi, powodziach czy pożarach. No jak Państwo widzą, zasadnicza różnica. I jeszcze jedno, Bausinger wskazywał na funkcjonalne analogie między obiegami folkloru i obiegami kultury popularnej, co jest bardzo ważne, korzystające z technicznych form transmisji. Warto dodać, że Bausingerowi zawdzięczamy także pojęcie folkloryzmu, które wciąż ma istotną wartość diagnostyczną, a także zawdzięczamy ostrzeżenie przed polityczną mityzacją kultury ludowej, co pokazywał na przykładzie nazistowskich Niemiec. Usytuowanie problematyki kultury wsi w ponadlokalnych i w gruncie rzeczy globalnych procesach dynamiki życia społecznego i gospodarczego znajduje potwierdzenie w koncepcjach współczesnej antropologii, która, jak lapidarnie zauważa Clifford, oscyluje między dwiema metanarracjami. Jedna z nich to metanarracja homogenizacji i zaniku, druga wyłania się z różnic i wynalazków. Zresztą ja chciałbym o tych globalnych dyskursach trochę powiedzieć. Mam na to, jak widzę, 5 minut, czyli na jądro referatu. I to po pierwsze byłby to dyskurs tak zwanego globalnego międzymieścia. Wprowadzam ten termin. To jest pojęcie wzięte z teorii urbanizacji i mówi się, że jest to hybryda tego, co kiedyś było śródmiejskie i jednocześnie definiowało miejskość jako zjawisko kulturowe oraz tego, co kiedyś było peryferyjne, czyli podmiejskie, a w dobie globalnej urbanizacji to miasto wylewa się poza ustalone granice. Proszę Państwa, to jest bardzo istotny problem, ponieważ międzymieście jako wektor zmian można rozumieć też bardziej dosłownie, także w małej skali, jako coś, co wydarza się między Warszawą a Łowiczą, co wydarza się we wsiach między Łowiczem a Kutnem, ale też we wsiach między Bliską Miłużą a Radomiem, z którym popkultura skojarzyła dosyć trwale tak zwaną chytrą babę z Radomia, a nie miejsce urodzin Jacka Malczewskiego czy Leszka Kołakowskiego. Koncepcja międzymieścia reinterpretuje pojęcie zderzenia kultur, konfliktu kultur czy dialogu kultur. No bo właśnie w tej przestrzeni międzymieścia mieszczą się suburbanizacja, nowe osadnictwo czy dezurbanizacja. No niestety muszę to wyciąć i przejść do, a to jest podstawowa kwestia. I teraz przejdę do następnego dyskursu, to jest globalnego oczywiście, to jest dezagraryzacja, którą też profesor Wilkin uznał za najważniejsze zjawisko i tu wynik tego procesu jest taki, że następuje zanik narracji etosowych, zmienia się podejście do pracy. W zasadzie, jak to chyba pani profesor Pododworna powiedziała, to jest, prowadzi to do końca chłopów w tych procesach makrospołecznych, modernizacyjnych i globalizacyjnych. Proszę Państwa, chcę jednakowoż powiedzieć, że powrót czy zwrot w stronę ziemi od wieków oznaczał nie tylko na rynku dóbr materialnych, ale również symbolicznych samowystarczalność, gest niezależności. Nierzadko było to kontestowanie czy też forma oporu wobec dominujących centrów politycznych lub systemów uznawanych za opresyjne. No, ponieważ dworki pod Warszawą były zawsze ostoją niezależności od centrali chociażby królewskiej. Oczywiście ta deagraryzacja współbrzmi z pojęciem międzymieścia. Kolejny taki dyskurs generalny to jest demodernizacja, który nakazuje dostrzec ruchome dziś lokalizację centrów i peryferii, wsi i miasta. Wzorzec myślenia tymi opozycjami wymaga już uhisterycznienia i po prostu peryferie okazują się dzisiaj centrum jego, ukazują dzisiaj centrum jego przyszłość. To znaczy, że to peryferie oddziałują na to, co w centrali widać. To wykształciło określone procesy, chociażby widoczne na wsi, szroty i złomowiska. Stal dla Chin jest, kiedyś dla Chin jest efektem tegoż właśnie procesu. Proszę Państwa, chciałem jeszcze mówić o demityzacji i mityzacji. Swego czasu mówiłem tutaj o koncepcji figur myślenia o ludowości, takich jak aksjologia źródła, aksjologia pionu, aksjologia podglebia, czy też pojęcie małej ojczyzny jako takiego sentymentalnego elementu myślenia dyskursu identyfikacyjnego. Proszę Państwa, i jeszcze na koniec, już naprawdę na koniec, chciałem przejść do dyskursów niejawnych, czyli dyskursów zmilczanych. No, tu bym wymienił wstydliwość chłopskiego rodowodu, dalej chłopskie narracje o Holokauście i wreszcie dyskurs na temat standardów żywieniowych i higienicznych wsi. Tylko powiem, że nie napisano dzieła o życiu seksualnym chłopów, a obraz ludowej erotyki pojawia się w książkach zatytułowanych Miłość wieśniacza jak ścielanki. Prawda? Oczywiście też wciąż istotnym dyskursem, też przeoczonym w badaniach jest żywioł ludowego śmiechu i jeszcze działa dobrze na wiejskich zebraniach, ale nie tylko. Proszę Państwa, i chciałem jeden zmilczany dyskurs, czyli taki, który się ujawnia przy analizie językowego obrazu świata. Etnolingwiści podnosili na przykład problem, jak potoczna polszczyzna nie wprost, ale w wyrażeniach odniesionych czy odniesieniach metaforycznych waloryzuje chłopa, zwierzę i kobietę. W polszczyźnie, gdy przychodzi w potocznych wypowiedziach metaforycznych określić kogoś lub coś w sposób negatywny, Odwołujemy się wówczas do porównania z chłopem, zwierzęciem lub kobietą. A więc człowiek małej lub mniejszej wartości to jest wieśniak, prostak, czyli chłop. Jest jak zwierzę, jak bydlę, czyli albo jest jak baba, czyli kobieta. W jednym polu konotacyjnym na jednej płaszczyźnie wartościowania znalazły się zwierzę, chłop i kobieta. Takie są waloryzacje wsi i chłopa, których w powierzchniowych warstwach praktyk narracyjnych czy językowych nie widać. Ujawnia je dopiero analiza językowego obrazu świata. Ale w jawnych dyskursach za słownikiem Lindego można wskazać cytat. Wiele naszych poddanych zwierzątek tracicie, czyli chłopków niebożąt. I jeszcze jedno zdanie z Lindego. Kobieta jest to zwierzątko trudne do poznania. Proszę Państwa, i już na koniec ominę tutaj problem tak zwanych ram kultury, które bardzo się zmieniły i przejdę do zamknięcia już mojego wystąpienia, zgodnie tu z sugestią pani dyrektor, że to jest międzypokoleniowy dialog, więc na zamknięcie tekstu konstatacja biograficzna. W końcu lat 90. ubiegłego wieku opublikowałem tekst pod tytułem Kultura ludowa i polskie kompleksy. To był 1997. W roku 2015 ogłosiłem artykuł Sprawa chłopska i polskie przeklęte problemy, w którym wyraziłem sugestię, że w polskiej strukturze życia społecznego istnieje immanentna, czyli organiczna potrzeba tematów przeklętych, naszych narodowych neuroz, nie dających się racjonalizować, zawieszających lub kwestionujących, szczególnie w czasie wielkich społecznych przesileń, reguły przejrzystego czy panującego porządku. To jest ten chłop w niedonoszonej ciąży wśród tych problematyk usytuowanych. Jest to rodzaj zwierciadła zawsze pod ręką, w którym przegląda się świadomość zbiorowa. Swoista formacja myślowa, którą zapowiadają teksty ze 100 lat rozwoju polskiej wsi, i to uprawomocnia przekonanie, a starałem się je sformułować w mniejszym tekście, iż za życia mojego pokolenia sprawa chłopska jako polski kompleks bądź przeklęty problem zaczyna tracić jedno z centralnych miejsc w wyobraźni społecznej Polaków i może zapowiadać rekonfigurację kształtu polskiego imaginarium symbolicznego. A zatem prawdopodobnie żegnamy się z polskim kompleksem czy przeklętym problemem, którym w Polsce była chłopskość. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. Zanim oddam głos kolejnej referentce, chciałam podzielić się z państwem wiadomością, którą mi tu przekazano. Mianowicie przyznano literacką Nagrodę Nobla dla autora polskiego, dla polskiej autorki, pani Olgi Tokarczuk. Kobiety, tak. A teraz bardzo proszę panią doktor Katarzynę Chmielewską o jej wystąpienie i mam taką serdeczną prośbę, aby te właśnie referaty były bliżej 15 minut niż przekraczały 20, bo już nie możemy sobie na to pozwolić. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Podobnie jak profesor Sulima, myślę, że literaturoznawcy bywali rzadszym gościem na państwa konferencjach, więc tym bardziej je doceniam. W dniu, w którym Olga Tokarczuk dostała Nobla, czuję się jeszcze bardziej w swoim prawie mówić i jeszcze bardziej na miejscu. Chciałabym, niestety mamy mało czasu i musiałam wyciąć wszystko, co smakowite, czyli fragmenty, cytaty, historie i to będzie trochę suche, od razu za to serdecznie przepraszam. Chciałam mówić o awansie chłopów i o jego podwójnym portrecie. Przy czym oczywiście interesuje mnie awans w kulturze, czyli obraz tego zjawiska, obraz tego procesu, który zapisał się w tekstach kultury, w filmach, w literaturze, ale także w pamiętnikach. Staram się zrekonstruować pewne narracje społeczne na temat tego procesu i widać, że awans to jest zjawisko, które składa się z takich dwóch komponentów. Z edukacji, która zmienia miejsce w strukturze społecznej i z migracji. Ten eksodus ze wsi do miasta oznaczał zmianę trajektorii życia milionów ludzi, stał się jednym z podstawowych znaczników modernizacji społecznej. Niektórzy chłopi i chłopki zdobyli nowe zawody, zamieszkali w mieście, przestali być chłopami, lecz także ci, którzy pozostali na wsi, zmienili swój status i zamiast być chłopem stali się rolnikiem lub po prostu przeszli na zawody nierolnicze. Temat awansu ludowego pojawia się w polskiej kulturze wielokrotnie i każde niemal dziesięciolecie i każde pokolenie, nawiązując do tematu naszej konferencji, wytwarza własny obraz tego problemu. Awans był i jest przedmiotem wyobraźni społecznej i debaty publicznej. Pojawiał się, jak już mówiłam, i w tekstach literackich, i w filmie, ale też w naukach społecznych, w narracjach propagandowych, opowieściach autobiograficznych i dokumentach osobistych. Ten temat był oczywiście najintensywniej eksploatowany tuż po wojnie, z oczywistych względów, i w latach 50., ale powrócił jako niezmiernie ważny punkt odniesienia w połowie lat 70., jako tło dla planowanego skoku modernizacyjnego. Nie zawsze zresztą opowieść tego czasu ma wydźwięk pochwalny, taki pełen entuzjazmu. Towarzyszy jej jak cień narracja o utracie korzeni i o utracie autentyczności. Opowieść o awansie powraca po przełomie 1989 roku, oczywiście w nowej konfiguracji. Rolnictwo, wieś, a zwłaszcza PGR to ważne elementy wyobraźni społecznej, stratyfikującej rozmaite grupy i klasy, określające sens ówczesnej przemiany. Dla narracji neoliberalnej, która zdominowała ówczesny dyskurs publiczny, chłopi, a szczególnie pracownicy byłych PGR-ów, stali się antytypem bohatera odpowiedzialnym za zapóźnienie cywilizacyjne nie tylko wsi, ale całego kraju. Społeczny awans i reforma rolna w tej perspektywie postrzegane były jako zaburzenie naturalnych procesów rozwojowych, które wykształciły fałszywe i szkodliwe społecznie postawy. Tu takie klasyczne, jak refren nam znane, sformułowania jak roszczeniowość i wyuczona bezradność. Stworzyły komunistyczny, aberracyjny habitus. Oczywiście ja rekonstruuję pewien dyskurs. Dyskurs po 1989 roku, dyskurs neoliberalny. Warto jednak zauważyć, że deprecjonująca wizja chłopów jako balastu historii, jako biernych, leniwych, ograniczonych, niekulturalnych i niemoralnych nie pojawiła się w roku 1989. Negatywna narracja klasowej pogardy towarzyszyła jak cień opowieści emancypacyjnej od samego początku. Niezależnie jednak od przedstawionej tutaj bardzo z gruba i bardzo w wielkim skrócie dynamiki historycznej, możemy się pokusić o stworzenie pewnych typologii narracji o awansie. Ja tu widzę takie trzy grupy narracji. Będą to narracje emancypacyjne, to pierwsza, druga narracje nostalgiczne i trzecia narracje piętnujące. Opowieści emancypacyjne, czyli opowieści o wyjściu z sytuacji upośledzenia i poczucia gorszości, znajdziemy przede wszystkim w dokumentach osobistych, pamiętnikach i wspomnieniach. Są one w większości dokumentem sprowokowanym, to znaczy były pisane na konkurs, a ich treść została sprofilowana pod kątem założonego czytelnika, zadanego pytania czy też ramy fabularnej. Możemy je jednak traktować jako przytłumiony, zazwyczaj w kulturze głos chłopski, gdzie dominują narracje niechłopskie, głównie inteligenckie w polskiej kulturze. Trzeba zastrzec, że w skład tej inteligencji wchodziła również nowa inteligencja z chłopskim rodowodem i z ambiwalentnym niekiedy stosunkiem do swojej przeszłości, traktowanej jako wstydliwy sekret lub przeciwnie, jako trudna droga do współczesnego stylu życia. W jednym z pamiętników czytamy, to cytat: „Jestem już ze środowiska wiejskiego wyobcowany. Zatraciłem prawie wszystko, co łączyło mnie z wsią. Na każdym kroku spotykałem się i nadal spotykam z antypatią w stosunku do ludzi o wiejskim pochodzeniu”. Koniec cytatu. Ten opór wobec własnej przeszłości wiąże się z poczuciem odrzucenia i napiętnowania, ale też niełatwym doświadczeniem własnej emancypacji, wysiłku, który trzeba było podjąć, aby zmienić chłopski habitus, czyli za Bourdieu, trwałe dyspozycje, które objawiają się w specyficznym postrzeganiu świata, wartościowaniu i regułach uważanych za niepodważalne. Habitus określa trajektorię życia, aspiracje zawodowe, towarzyskie, ekonomiczne, społeczne, kwestie gustu, możliwe do wyobrażenia opcje przyszłości i decyzje życiowe. Rewolucja społeczna po 1945 roku to nie tylko zmiana instytucji, to nie tylko zmiana ustroju, ale także zmiana habitusu. Zmiana ta nie dokonała się jednak bez udziału samych emancypowanych, czy też bez ich herkulesowego wręcz wysiłku. wbrew popularnej tezie Andrzeja Ledera o prześnionej rewolucji, czyli o gwałtownej przemianie, której lud może być co najwyżej beneficjentem, ale nie aktorem i która dokonała się za plecami społecznej świadomości Polaków, pamiętniki chłopskie przedstawiają obraz zgoła odmienny, a ich autorki i autorzy mają świadomość zarówno swojego wkładu i sprawczości, jak i roli okoliczności historycznych. W tradycyjnym chłopskim habitusie nie mieściła się edukacja, zwłaszcza średnia i wyższa, uczenie jako osobna przestrzeń ważna dla przyszłości dziecka, edukacja jako klucz do lepszych warunków życia, wyższego statusu społecznego, nowego miejsca w nowym społeczeństwie. W wielu pamiętnikach opisujących doświadczenie, chłopskich oczywiście, opisujących doświadczenie edukacji, nie tylko w latach 40., ale nawet w 60., znaleźć można opisy oporu rodziców, którzy nie wyobrażali sobie niczego poza prostą reprodukcją. Edukacja była drogą samotną, wspieraną przez nauczycielkę, nauczyciela, którzy uświadamiali uczniom nowe możliwości. W przypadku kobiet, nawiązuję tutaj do relacji suwnicowej z tomu Drogi awansu w mieście, w przypadku kobiet edukacja była przez nie postrzegana jako klucz do emancypacji rozumianej jako wyzwolenie od pośredniej roli społecznej, od bycia służącą rodziny, ciężkiej, niewdzięcznej, niedostrzegalnej pracy, koła wycieńczającej biologicznej reprodukcji, niechcianej wielodzietności, a także drastycznej nierówności względem mężczyzn. Doświadczenia późnej socjalizacji do miasta, mieszkanie w bursach, hotelach robotniczych, internatach, kątem u krewnych przypominają urządzenia formujące w duchu Michela Foucault, a więc dyscyplinujące, zapisujące się na ciele jako przymus, trening, trudne doświadczenia bycia obserwowanym i poddawanym władzy cudzego spojrzenia oceniającego i krytycznego. Bunt wobec patriarchalnej rodziny i narzuconych wzorców zachowań, który kieruje na ścieżkę edukacji, nie oznacza, że ta droga jest bezkolizyjna. Przeciwnie. Podobnie jak w tekście Didiera Eribona, najeżona jest wielorakimi trudnościami. Francuski filozof wskazał na ważny element edukacji jako systemu w założeniu równościowego, a mianowicie wykluczanie uczniów stawiających opór, które ma charakter systemowy. W pamiętnikach pierwszego pokolenia powojennego lub też wojennego nieustannie powraca motyw usuwania ze szkoły za złe zachowanie, czy też za niesprostanie szkolnym wymogom wiedzy, rutyny, rygoru albo dyscypliny. To opór, jaki nowoczesności, społeczeństwu i racjonalności stawia nowa podmiotowość chłopska. Wątek ten występuje tak często, że stał się motywem rozpoznawczym nowochłopskiego habitusu, wplecionego w komedię łotrzykowską, którego ślady znaleźć możemy choćby w Pióropuszu Mariana Pilota z 2010 roku. Echa tych doświadczeń i rozpoznań pobrzmiewają też w późniejszych tekstach kultury, zwłaszcza w latach 70. W niezmiernie popularnym serialu telewizyjnym Daleko od szosy z 76 roku, główny bohater, wiejski chłopak z zacięciem do techniki, również wielokrotnie odpada od szkolnego systemu. Wagaruje, jest typem wiejskiego łobuziaka i wesołka, z trudem kończy podstawówkę, ale potem uświadamia sobie, żeby uciec od stagnacji i reprodukcji, i tu cytat z niego, ojciec ledwie umie się podpisać, musi wyjechać. Najpierw na Śląsk, a potem do Łodzi i podjąć naukę. Pracuje jednocześnie jako kierowca, by w optymistycznym finale na nowo określić swoje ambicje i możliwości życiowe. Zostanie studentem Politechniki. I przechodzę do punktu drugiego, a mianowicie do narracji nostalgicznych. Ta narracja tworzy się nieco później, bo nie oczywiście od razu w latach 40. i 50., ale dochodzi do głosu głównie w połowie lat 60. i ona jakby trwa, jest bardzo trwała. Jest to narracja, która wypowiada utratę, żal za minioną pełnią, poczucie schyłku, kresu, czy wręcz końca chłopskiego świata, to jest bardzo powtarzający się motyw, który zapoczątkowała rewolucja 1945 roku. Wieś staje się formą mityczną, opromienioną blaskiem pełni, zazwyczaj umieszczoną w czasie nieokreślonym i odrealnionym. Powtarzającym się motywem tej narracji jest gwałt, które organicznej kulturze i całościowej zadaje wdzierająca się brutalnie modernizacja wraz z jej dążeniem do postępu, racjonalizacji i nową hierarchią wartości, zastępująca tradycyjną Gemeinschaft, wspólnotę, zmodernizowaną Gesellschaft, społeczeństwem. Przykładem tej narracji będzie powieść Tadeusza Nowaka z 1967 roku, Jak królem, a jak katem będziesz, opleciona wokół motywu złotego i czerwonego jabłka, symbolu władzy królewskiej, krwi, ale przede wszystkim doskonałości i zmysłowości świata chłopskiego. Oczywiście drugim przykładem, który dzisiaj nam się nasuwa sam, jest powieść Olgi Tokarczuk, Prawiek i inne czasy z 1997 roku. Nieco inny wariant opowieści nostalgicznej zaobserwować można w powieści Wiesława Myśliwskiego Pałac z 70 roku. Chłopski narrator, który przechadza się po opuszczonym pałacu, zajmuje symbolicznie miejsce panów, przy czym z jednej strony czuje się zupełnie nie na miejscu, habitus mu zawadza. Tu cytat, coś mnie zatrzymuje, to szydercze oczy starego jaśnie pana, który oczywiście patrzy z portretu. Z drugiej jednak strony, wchodząc w pańską skórę, powtarza w wyobraźni ściśle hierarchiczną strukturę społecznej pogardy i klasowej wyższości. Przeżywa w fantazji utożsamienie z pańskim sposobem bycia. Awans jest więc tu ujęty metaforycznie nawet nie tylko jako odwrócenie hierarchii, ile właśnie zajęcie pustego miejsca pana, nieuprawnione powielanie struktury w płonącym pałacu. Awans zatem w tej interpretacji staje się projekcyjną fantazją chłopa o byciu panem, odległą od ideałów równości, spłaszczenia hierarchii społecznej czy zmiany całej struktury, które miały mu przyświecać. Jest pęknięty u samych swoich podstaw i dokonuje się na gruzach realnego świata. Ta nuta pesymizmu i zwątpienia względem emancypacji pobrzmiewa też w powieści Tańczący Jastrząb z 1964 roku. Michał Toporny, którego charakteryzuje, tu cytat, tępy upór, zachłanność i zawziętość, przeżywa ten moment emancypacji i wyrwania się z feudalnej hierarchii jako katarktyczną przemoc wobec dawnych panów. I to jest dla niego katarzis. Zwycięstwo bohatera, jego awans, jest jednak jego klęską. Odtąd znajdzie się w sferze sfałszowanej genealogii, zaprzeczy swojej historii i pochodzeniu, będzie zmuszony kłamać, by zasłużyć na prawo przebywania w salonie teściów. Jest więc wyalienowany. Kawalec pokazuje trud migracji i awansu z perspektywy zamkniętego habitusu mieszczańskiego, broniącego się przed naporem barbarzyńców, czy też, jak wedle określenia padającego w tej powieści, przybłędów. Tańczący Jastrząb jest więc powieścią szczególną, tekstem, który zapisuje zmieniające się trajektorie życia migrujących do miasta osób, ich potworny wysiłek w nabywaniu nowego habitusu, włączeniu się w nowoczesność, ale też alienację, zaprzeczenie swojej przeszłości, przyjmowanie tożsamości zamkniętych i skierowanych przeciwko sobie samym. Powieść ta doskonale opisuje również towarzyszący emancypacji opór starego mieszczaństwa i inteligencji, nastawienie i praktyki społeczne, które zmierzają do poniżania emancypowanych. I w ten sposób przechodzę do trzeciego punktu, do trzeciego typu tych narracji, czyli do narracji deprecjonujących. Muszę od razu zaznaczyć, że są to często narracje nieoficjalne i niejawne. One nigdy nie miały statusu polityki pamięci uprawianej oficjalnie, ale jest to siła, która jest niezmiernie potężna. Oba wcześniej przedstawione typy narracji można uznać za opowieści afirmatywne, probujące chłopską kulturę i chłopskie doświadczenie. To jednak tylko jedna strona obrazu. Portret chłopskiego awansu jest zawsze podwójny i warto pamiętać, że od samego początku emancypacji, jak cień, towarzyszą narracje deprecjonujące i poniżające. Trzeba zastrzec, że są to nie tylko wypowiedzi, ale także praktyki i zaniechania, urządzenia społeczne, niepisane kody, ukryte bariery. Stara inteligencja szczególnie zaciekle broniła się przed rozszerzaniem swojego stanu, chociaż również inne klasy społeczne, jak dawne mieszczaństwo, drobnomieszczaństwo i robotnicy, również nie przebierały w środkach. O tej potężnej sile klasowej niechęci wobec awansu chłopów mówią niemal wszystkie przywoływane przeze mnie wcześniej teksty kultury. Komentarze przyjaciół inteligenckiej narzeczonych, których musi słuchać Leszek w Daleko od szosy, złośliwe uwagi ciotki, które znosi Jagoda w filmie Jagoda w mieście, są kwintesencją klasowej pogardy i odrzucenia, próbą stworzenia barier i utrzymania hierarchii wbrew emancypacyjnemu procesowi kulturowemu i historycznemu. Siła tej narracji, tak już kończę, siła tej narracji polega na tym, że przyjmują ją za prawomocną również sami emancypowani, którzy starają się jej umknąć lub sprostać, zaprzeczając samym sobie i swojej historii. Narracja deprecjonująca stanowi negatyw chłopskiego doświadczenia, tło działań, wydarzeń, losów. Narracja ta jest żywa dziś również, a niekiedy przybiera skrajną postać, nie stroniąc od groteski. Naturalizuje chłopów, pokazuje ich świat jako antykulturę i przeciwwartość. Zezwierzęcenie relacji społecznych, wyrachowanych i pełnych zła idzie w parze z odrażającą konsumpcją, bydlęcym pijaństwem, prymitywizmem wyobrażeń, brakiem jakiegokolwiek horyzontu przyszłości. Przy czym nie jest to nawet sytuacja społecznej zapaści. W myśl tego dyskursu jest to naturalne odzwierciedlenie kondycji chłopskiej. Opis ten dotyczy zwłaszcza dawnych pracowników PGR-u, a więc nie tylko chłopów, ale chłopów zniszczonych przez komunizm, czyli skażonych podwójnie. Pełnych pretensji do świata, roszczeniowych, a jednocześnie pozbawionych jakiegokolwiek kapitału kulturowego, aberracyjnych, nierozumiejących świata. Tę karykaturę obrazu awansu i emancypacji możemy znaleźć choćby w znanym filmie dokumentalnym Arizona Ewy Bożenckiej z 1997 roku, ale też w filmie fabularnym Z daleka widok jest piękny Wilhelma i Anki Sasnalu z 2012. Znaturalizowani i ohydnie estetycznie chłopi żyją w sferze drugiej natury, określonej przez degradację, nieustający ciąg przemocy wobec kobiet, zwierząt, starych, ułomnych i okazujących słabość. Ich komunikaty zaczynają się i kończą tym samym wulgaryzmem, choć jak to zwierzęta mówią właściwie niewiele. Naturalizacja i esencjalizacja chłopskiej niższości i niedokultury tłumaczy ich bydlęcy tryb życia. To oczywiście skrajny przykład i skrajny wyraz narracji deprecjonującej, ale poczucie wyższości moralnej, politycznej i kulturowej nad chłopami czy postchłopami, poczucie wstydu z powodu chłopskiego pochodzenia jest współcześnie w Polsce nadal silne i definiuje społeczną wyobraźnię i komunikację. Przechodzę już do podsumowania. Analizując teksty kultury, zwłaszcza dokumenty osobiste, literaturę i film, chciałam poddać analizie zjawisko odmiennych opisów rzeczywistości wiejskiej i dokonujących się na wsi procesów po 1945 roku. Kontrastuje perspektywę chłopską, zrekonstruowaną przede wszystkim na podstawie pamiętników, z perspektywą inteligencką i mieszczańską. Staram się uchwycić dominanty tych opisów, ich zmienne historyczne, ale też powtarzające się wzory. Rozpiętość tych perspektyw jest olbrzymia między emancypacją, awansem, rewolucją, a upadkiem, eksodusem i opuszczeniem. Między opisem doświadczenia awansu i jego całkowitym zaprzeczeniem, deprecjacją, a niekiedy wyparciem. Poczucie trudu, kosztów własnych, mozołu emancypacji, bólu włączenia się do nowoczesności, ale też udziału w modernizacji otoczenia, kraju i społeczeństwa. Te narracje zderzają się z narracją kompletnego odrzucenia tego procesu i przeświadczeniem, że dokonał się on bez udziału zainteresowanych i przyczynił do kulturowej degradacji w polskim społeczeństwie. Oto portret podwójny powojennego awansu, który nieustająco towarzyszy dyskusjom o współczesności. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Proszę Państwa, i trzeci referat w dzisiejszej, w tej części konferencji. Tak, pan dr Karol Krajewski, dyrektor nowo powołanego Instytutu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zapraszamy. Dziękuję bardzo, pani profesor. Ja na początku chciałbym się wytłumaczyć, no bo obecność w tak zacnym gronie i w literackiej części tej konferencji będzie pewnie pewien dysonans spowodowało moje wystąpienie. Ja chciałem podziękować pani dyrektor, pani Monice Stanny za zaproszenie i pani profesor Bukrabie-Rylskiej za inspirację, żebym tu wystąpił. Jestem inżynierem, więc nie będę prowadził narracji, tylko będę chciał pokazać pewien fragment rzeczywistości, jakim jest kultura kulinarna. Jest to produkt, ponieważ słyszeliśmy w sesji poprzedniej, że jesteśmy już społeczeństwem konsumpcyjnym i można powiedzieć sprzedajemy produkty. To jest taki produkt, jeden z produktów, który wieś polska zaoferowała i coraz bardziej się tym chwali. Jeden z moich studentów, Karol Okrasa, to nawet łamie przepisy z tego zakresu, więc myślę, że można powiedzieć, że mamy co sprzedawać. Natomiast ja oczywiście, ci co mnie znają, wiedzą, że chcę wykorzystać ten czas, żeby promować moją instytucję. Jestem jak u siebie w domu, bo dzięki temu, że członkini mojej Rady Programowej, pani dr Barbara Fedysza-Kradziejowska i pani profesor Bukraba-Rylska będą mnie wspierać i opiekować na wypadek, gdybym coś się pomylił. Natomiast wykorzystam, bo myślę, że to ważne, bo tak naprawdę 4 października żeśmy zainaugurowali nasze już medialną obecność. Formalnie 17 października będziemy funkcjonować. Był tu pan dyrektor Pieńkowski. Jutro spotykacie się Państwo w siedzibie mojego instytutu, chociaż za tydzień dopiero będzie to instytut. Także Centralna Biblioteka Rolnicza nie doczekała wieku profesorskiego, w związku z tym ja muszę wejść. Automatycznie chodzi o to, że ja nie będę mógł pokazać wyników badań, ale będę chciał pokazać kierunki myślenia, które będą nas inspirowały do działania. I Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany 12 kwietnia 2019 roku, a tak jak powiedziałem, z tymi celami jest to państwowa instytucja kultury, która jest ukierunkowana na dokumentowanie zdarzeń, ale również prowadzenie badań, upowszechnianie wiedzy, więc myślę, że w podobnym gronie spotkamy się już w krótkim czasie na konkretnych rozwiązaniach badawczych oraz konferencjach szeroko pojętej kultury i tu podkreślam dziedzictwa wsi. To, co dzisiaj słyszeliśmy, naprawdę mamy spory zasób zgromadzony na obszarach wiejskich dziedzictwa, które daje określone wartości. Miejsce, do którego Państwa już zapraszam jutro, to jest Centralna Biblioteka Rolnicza, ale wcześniej historycznie to było Muzeum Przemysłu Rolnictwa, trwające tam w tym miejscu, no już w tej funkcji, jakby nie było, no już będzie, można sobie policzyć, ale tak 100-150 lat będzie niedługo, tak? Więc mamy do czego nawiązywać. To oczywiście z Muzeum Przemysłu Rolnictwa, tu pracownicy z GIW wiedzą, powstało z GIW na przykład, ale to już tak na marginesie. Natomiast ta misja, którą chcemy wypełniać, pan minister Adanowski, który jest inicjatorem, pomysłodawcą i takim ojcem tego przedsięwzięcia, tak sformułował tą misję, to jest wypełnienie luki między innymi w badaniu kultury dziedzictwa, we wszystkich zjawisk, które działy się, ale też również aktywne kształtowanie postaw w zakresie inicjatyw kulturalnych, budowania wspólnoty kulturalnej, kompetencji, rozwijania kompetencji mieszkańców rozwoju obszarów wiejskich i my jesteśmy świadkiem pewnego zjawiska społecznego, wybuchu organizacji, organizowania i działania kół gospodyń wiejskich. To jest coś, co pokazuje, że jednak społeczności, które się znalazły na obszarach wiejskich, są aktywne, nie umierają, nie jest to stan, w który powinniśmy zamykać ten rozdział, tylko powinniśmy otwierać. Dlatego ta instytucja została powołana i będzie funkcjonować. I tutaj dlaczego prowadziłem ten wstęp? Chciałem pokazać Państwu, że my mamy kilka obszarów, które w dziedzinie kultury i tych zjawisk dziedzictwa chcemy dokumentować, wyodrębniać i wykorzystywać. Między innymi jest tu ta kultura niematerialna i kultura materialna, dziedzictwo materialne i mój referat będzie dotyczył tego obszaru, który jest pomiędzy, dlatego że kulinaria czy gastronomia, czy generalnie kultura kulinarna mieści się pomiędzy tymi dwoma obszarami, bo produkty coraz częściej sięgamy po te zdrowe, znane i interesujące nas wspomnienia w postaci różnych produktów. Zbiegły się dwa zdarzenia, jednocześnie zostały zachowane pewne wartości i umiejętności na obszarach wiejskich wśród ludzi, którzy to potrafią robić i dynamiczny rozwój przemysłu i całej spożywczego i całej tej sztuki, która spowodowała, że żywność już nie jest żywnością i my mamy coś, co zostało zachowane, więc ta kultura kulinarna między innymi to jest tym elementem. Oczywiście jeszcze tradycje i wszystkie inne elementy tutaj też nam wchodzą w obszar zainteresowania. W naszym instytucie Rada Programowa, pan minister, zdefiniował 5 obszarów, które będziemy chcieli analizować, rozwijać. Więc troszeczkę to odchodzi od tego, co tutaj żeśmy dyskutowali, że mamy tylko dziedzictwo kultury chłopskiej, plebejskiej, czy jakbyśmy nazwali ludowej. Dla nas równie cennym jest właśnie dziedzictwo kultury dworu, szlachty, ziemian, kultury kształtowanej przez kościoły. Tutaj poprawka, którą mieliśmy na ostatniej Radzie Programowej, myśmy zapisali Kościół, nie dyskutujemy, być może to też jest do naszych działań, ale też i to będzie w części, chcę to wykorzystać, dziedzictwo mniejszości narodowych, czyli tych osadników, kolonistów, którzy byli osiedlani na naszych terenach przez różne przez zaborców, także musimy to też brać pod uwagę albo dobrowolnie z przyczyn różnych historycznych. Dziedzictwo przyrodnicze obszarów wiejskich to jest 5. obszar i tu się wiąże to z faktem, że chcemy również zajmować się dziedzictwem hodowlanym. Bardzo wiele rzeczy wynikających, czy mających kontekst wykorzystania w wytwarzaniu żywności to było zachowanie tradycyjnych odmian, tradycyjnych ras, a więc tego czegoś, co przez pokolenia przodkowie nasi zachowali dla nas, żebyśmy mogli skorzystać z tego, co jest autentyczną żywnością na przykład, a nie tylko plastikowym substytutem. I źródła. Źródła kultury kulinarnej wsi polskiej ja widziałbym właśnie jako element różnorodności i oryginalności, który wynika oparty jest o doświadczenia, o to dziedzictwo, o którym mówiłem, nie tylko kuchni plebejskiej, wiejskiej, ale też właśnie dworu. Ja tu akurat reprezentuję. Wprawdzie wszyscy jesteśmy potomkami, jeden z autorytetów medialnych powiedział potomkami chłopów folwarcznych. Ja jestem potomkiem szlachty zagrodowej północnego Mazowsza, ale zawsze jesteśmy, nawiązujemy do tych swoich przodków. No i to, co powiedziałem, te mniejszości narodowe, które w przypadku kultury kulinarnej często gromadziły się w tych obiektach, które się znamy jako karczmy, oberże, zajazdy, czyli tam, gdzie chłop tak naprawdę nie mógł pracować, działać, więc to było troszeczkę coś, co nam przynosiło jakąś odmianę. No, mamy tutaj ucztę weselną Petera Bruegla młodszego, więc możemy wrócić do tych klimatów, jak w tej karczmie bywało. Myślę, że jest to element życia i oczywiście historii i kultury. Jeśli chodzi o podział, to klasycy dzielą kuchnię na takie 4 grupy, czyli kuchnia uboga najczęściej to jest ta plebejska, biedni chłopi. Kuchnia średnia czy podstawowa to zamożniejsi chłopi i uboższa szlachta. Kuchnia pańska, która gromadzi już ten średni obszar ekonomiczny, znaczy bogatą szlachtę, duchowieństwo. I kuchnia luksusowa, czyli ziemiaństwo, kuchnia kościelna. My w kuchni współczesnej korzystamy w największym stopniu z kuchni średniej i pańskiej. Z tej kuchni chłopskiej zasadniczo ubogiej wszyscy się nawet odnoszą do tego, że jest to ten element, właśnie te zajazdy, czy nawet są marki takie, ale to za chwilę o tym powiem, nie jest to do końca prawda, bo byśmy na pewno nie byli w stanie tego jeść, więc to tak na marginesie. Kuchnia polska opierała się na tym samowystarczalnym gospodarstwie. Nie była to kuchnia wykwintna na co dzień, raczej prosta, ale pożywna. To, co w tej chwili mamy do czynienia z kuchnią wegetariańską, to praktycznie nasi przodkowie mieli na bieżąco. Nie można powiedzieć, że coś nowego, chociaż właśnie kuchnia wegetariańska u nas nazywała się kuchnią jarską. Nie bez przyczyny pan dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia nazywa się pan profesor Jarosz. W związku z tym to wskazuje na kierunek myślenia w naszej polityce wyżywienia. Jeśli chodzi o bardzo ważne, no ta kuchnia staropolska, to za chwilę może coś odniosę się, opierała się na tym, co mieliśmy, te zasoby. To była dziczyzna, ryby słodkowodne, grzyby, kasze, kluski i na bazie mąki przeróżne polewki. Bardzo ważne znaczenie miały, i to dlatego wracam do tej wegetariańskiej, miały posty, które były w tradycji kościoła i w tradycji wiejskiej i nawet szlacheckiej przestrzegane bardzo ściśle. Rocznie, widzicie Państwo, 192 dni to były posty, czyli co drugi dzień był post, a 51, kiedy poza mięsem nie można było jeść również mleka, masła i jaj. Czyli praktycznie biorąc wracamy do tego, co było sprawdzone. Pokolenia wyrosły na tym, dlaczego my nie możemy pójść tą drogą i pościć. I teraz jest ten dyskurs nauczyłem się tego słowa, dyskurs zapomniany, panie profesorze, skąd nasz ród, czyli czy wzory żeśmy czerpali z dworu, czy żeśmy czerpali z karczmy. Ten element, ja uważam, że wzory żeśmy czerpali z dworu, dlatego że no właśnie czy tam chłopi, czy najczęściej kobiety Były pomocami kuchennymi służącymi, a więc wynosiły stamtąd umiejętności, doświadczenia, które przenosiły do własnych gospodarstw, do społeczności. Natomiast bardzo bliskim i bezpośrednim wzorem, no bo nie wszyscy korzystali z tego, musiał być tym pośrednik. Takim bezpośrednim wzorem była karczma, która z kolei pokazywała okazyjnie, co można jeszcze innego jeść. Więc można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy taką tezę badawczą stawiam, bo takie jest założenie tego mojej pracy, i to, że korzystaliśmy z dworu i musimy sięgnąć dalej, skąd znowu dwór sięgał no, wzorce swoje. No i mamy tutaj księgę pana Tadeusza, możemy sobie przeczytać. Jest to do dalszych badań. No z takiego jak tutaj Pałac w Turwi, hrabiego generała Chłapowskiego jest takim miejscem, żeśmy uświadomili, z jakich dworów żeśmy korzystali. No na dworze uczta mamy państwo, taki jeden z tych obrazów, fasolowy król z XVII wieku, więc widać, że różne rzeczy można było tam, tutaj po lewej stronie na dole już ktoś przesadził z jedzeniem, więc myślę, że to obrazuje naszą też podejście, różne podejście do tego zjawiska, jaka była możliwość. Karczma polska według Glogera wyglądała mniej więcej tak. Karczmy państwo jadąc po trasie, różnych trasach widzicie, one tak czy w większym stopniu oddają. To jest obraz z 1668 roku. Karczma i środowisko, w którym się odbywa ta druga część tego zjawiska społecznego, jakim jest sztuka kulinarna. I teraz troszeczkę, żeby wrócić na ziemię, że ta kultura kulinarna wcale nie wynikała z jakiegoś wielkiego, powiedziałbym, wielkiej dostępności. Podstawą pożywienia polskiej wsi były produkty roślinne, najczęściej mąki, kasze. Przy czym w polskich warunkach to było żyto, proso, gryka, jęczmień, pszenica była rzadką i rzadko się udawała. W okresach przednówka zbierało się wszystko, co było, czyli komosę, szczaw, pokrzywę i to wszystko było wykorzystywane. Czy manna też takie już dziko rosnąca też była źródłem żywności. Jeśli chodzi o to, ważną rolę odgrywały warzywa, no marchew, ale też przede wszystkim kapusta, buraki czerwone, które uzupełniały, najczęściej były kiszone, a więc bezpieczne. I pod koniec XIX wieku pojawiły się ziemniaki, które uratowały od biedy nie tylko Irlandczyków, ale również polską wieś i przynoszone najpierw przez sasów, czyli przez administratorów majątków, wdrożyły się i stały się podstawą. Nie będę mówił o alkoholu, bo bym zaraz mógł pociągnąć. Dalej temat, tak. Natomiast mięso było rzadką, a więc rzadką odmianą i rzadko wykorzystywane. No, tutaj tylko dwa zdania i kończę. Jeśli chodzi o dłuższy czas i taką ewolucją była infrastruktura. To była taka klasyczna kuchnia na paleniskach. Dłuższy czas do XIX wieku, nawet drugiej połowy XIX wieku. To była paleniska, gdzie po prostu na otwartych czy na rusztach, czy garnki przystawiane do pieców, więc potrawy były niedogotowane, przypalone, najczęściej zimne, w związku z tym dużo nie można było zjeść. I taką rewolucją było pojawienie się kuchni typu angielskiego na rusztach z paleniskiem, z drzwiczkami. W efekcie można było produkować już zupełnie inną żywność, spuszczając ci, co wiedzą, jak wyglądały kuchnie, a to tak na marginesie pokazuje. Można było tam naprawdę już zrobić coś porządnego. Tutaj te placki na blasze, przypominam ci, co pamiętają, jak to smakuje. Ja nie chcę wykorzystywać tego czasu, że za chwilę mógłbym kilka ładnych potraw pokazać, smacznych, ale może soki żołądkowe by mi przyspieszyły moje zejście z tego całego miejsca. I teraz co my chcemy zrobić i koniec. Chcemy zrobić badania dotyczące uwarunkowań kulturalnych, kulturowych, technologicznych tych kuchni, bo ja stawiam tezę, że oczywiście to do udowodnienia już dawno zostało, ale że wpływ na właśnie tę kulturę kulinarną mają regiony. Regiony, miejsce, kultura też również, czy działanie zaborów i działanie zaborców i różne elementy. Oczywiście to wymaga badań zarówno kulturowych, jak i badań tak zwanych towaroznawczych. Wiele rzeczy po prostu da się odtworzyć na podstawie starych przepisów i ksiąg, tak jak chociażby kuchnia kurpiowska Adama Chętnika. W innych miejscach tego nie ma, więc możemy spróbować, ale porównawczo to zrobić. I to będzie jeden z obszarów, który chcemy szybko uruchomić, również w celach takich komercyjnych, bo chcemy wesprzeć te nasze koła gospodyń wiejskich, pokazując im dobre praktyki i możliwości działania. To tyle, dziękując za uwagę i przepraszając za opóźnienie, oddaję głos. Bardzo dziękuję, panie doktorze. No, zmieścił się pan w czasie, nawet z małym takim zapasem. I raz jeszcze dziękuję wszystkim referentom, że nie przekroczyli limitów i dzięki temu nasze referaty zajęły godzinę i chociaż jesteśmy w niedoczasie, to myślę, że nie możemy rezygnować z dyskusji, tym bardziej, że mamy tutaj prawo odnieść się zarówno do referatów pierwszej części, jak i do referatów przed chwilą wysłuchanych. Ze swojej strony tylko chciałam, jak gdyby tak tytułem wstępu, odnieść się właśnie do tego, co słyszeliśmy na początku konferencji, mianowicie o ideach zmiany i ciągłości. I przyznam się, że ja osobiście w tych wszystkich zmianach tutaj referowanych przez kolejnych autorów cały czas pobrzmiewała mi jednak istotna ciągłość. Poczynając od tych zmian w liczebności ludności wiejskiej, tak jak pani dyrektor Stanny pokazała, że to od ponad 70 paru procent spadł odsetek w społeczeństwie do 40, to jednocześnie pamiętajmy, że w liczbach bezwzględnych był to niespełna 1 000 000 ludzi. A więc no, istotna zmiana, czy jednak coś głębszego? Pamiętam, pani profesor Halamska użyła w jednej ze swoich publikacji kapitalnego określenia, że chłopi są taką grupą pęczniejącą. Oni wcale nie sklęśli, oni trwali, byli, no a odsetki się zmieniały. Drugi taki wątek trwałości, ciągłości mimo zmiany, to ten wątek, kiedy mówiliśmy o roli rodzin, prawda, o sukcesji gospodarstw, że to jest często pomijane. Pamiętam pracę sprzed paru lat powstałą w tym instytucie profesora Klanka, który pokazywał, że mechanizmy sukcesji z właściwą im logiką retencji, czyli stopniowego cedowania uprawnień na następcę, przypominają żywcem te, które opisywał wiele lat wcześniej Wincenty Styś. No i jeszcze jeśli chodzi o mentalność właśnie polskich rolników, nawet w tej grupie najbardziej awangardowej, czyli farmerów. Pamiętam, jak z zainteresowaniem przed laty czytałam książkę pani profesor Podedwornej o polskich farmerach, gdzie też wynikało niedwuznacznie, iż oni gdzieś w takich no, głębokich pokładach swoich przekonań, praktyk pozostają na wskroś jednak podporządkowani tej logice chłopskiej. A więc proszę państwa, no, zmiana czy ciągłość. Ja jednak widzę więcej tej ciągłości w takim głębszym znaczeniu. Natomiast jeśli chodzi o wątki poruszone tutaj, to bardzo się cieszę, że wybrzmiały zarówno te odwołujące się do narracji, jak i właśnie do tych dyskursów niewerbalizowanych. Takim dyskursem na pewno jest ta kultura kulinarna, która jest niewerbalizowana, ale doświadczana cieleśnie, jak ja to mówię, organoleptycznie, co za jakieś pół godziny też sobie doświadczymy. No więc bardzo to się ładnie uzupełniało. A jeśli chodzi o już ostatnie moje zdanie tytułem wstępu do dyskusji. Jeśli chodzi o właśnie ujawnianie tych pełnoprawnych głosów, formułowanie podmiotowych autodefinicji czy autoportretów, to mam w zanadrzu taki cytat z Jakuba Bojko, z jego tekstu Antychryst i Dureń, w cudzysłowach, który mam nadzieję kiedyś przywołać w obecności profesora Ledera, bo Bojko napisał tam tak: bójmy się tych, co zdają się spać, bo gdy ich kto obudzi gwałtownie, nie wiemy, co powiedzą i co gotowi uczynić. No więc my, mówiąc o podmiotowości, prawda, o autoportretach, na ile mamy pewność, że to są dokładnie te rzeczy, które sami, prawda, mieszkańcy wsi w jakimś momencie by chcieli wyartykułować. Przepraszam za takie luźne uwagi, przydługie może. I teraz bardzo proszę o zgłaszanie pytań czy zabieranie głosu w kwestiach poruszonych i w pierwszej części prowadzonej przez panią profesor Halamską, no i w tej części, którą właśnie teraz jak gdyby już skończyliśmy. Zapraszam do dyskusji. Koleżankę zapytam, polonistkę, w jakim typie narracji umieściłaby pani Konopielkę Redlińskiego, którą ja uważam, że ona może być przyrównana do, ze względu na swoje reperkusje, do Wesela Wyspiańskiego. A jeszcze uwaga, ponieważ pani powiedziała o tym Pałacu Myślistego, że to jest narracja sentymentalna. No ja bym się długo zastanawiał, czy tak by to określić, a autor by na pewno na to, Pałacu na to nie przystał, to od razu mówię. Tu, ja mam drugi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytania. Może zacznę od tych bardziej ogólnych, bo profesor Bukraba-Rylska zadała moim zdaniem bardzo dobre pytanie, to znaczy pytanie o to, co możemy nazwać głosem chłopskim. I rzeczywiście jesteśmy, moim zdaniem, w sytuacji, w której mamy jakby masę głosów o chłopach, mamy masę głosów suflowanych za chłopów i to doświadczenie skonstruowania głosu chłopskiego, nawet z punktu widzenia badawczego, jest oczywiście niezmiernie trudne. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałam nawet w tym swoim krótkim wystąpieniu, kiedy odwołujemy się do źródeł takich jak pamiętniki, czy dzienniki, czy nawet fragmenty reportaży, czy właśnie fotografie, zawsze można powiedzieć, że te dokumenty są skonstruowane, prawda? One się pojawiają właśnie na konkurs, pojawiają się, są wywołane. Ja wolałabym mówić raczej o sprowokowaniu dokumentu niż ten. Oczywiście zawsze, nawet w intymistyce o tym wiemy, tak? Nie ma czegoś takiego jak realna sytuacja solilokwium, takiego monologu, który jest dla nikogo. Kiedy piszemy, to zawsze potencjalnie otwieramy tę wypowiedź dla kogoś, więc to jest jakby, możemy taki regres poznawczy prowadzić w nieskończoność, on w ogóle nie będzie nic miał wspólnego z chłopami. Ja uznaję rzeczywiście, świadoma pewnych problemów metodologicznych, że te głosy możemy traktować jako pewne źródła, tak? Źródła, ale ja nie traktuję ich wprost, po prostu jako wypowiedzi autobiograficznych, z których czerpię po prostu cytaty i wiedzę, ale staram się obejrzeć też ich pewną strukturę narzędziami literaturoznawczymi. I wydaje mi się, że wtedy ta konstrukcja własnej trajektorii losu, własnego doświadczenia i własnej sprawczości jest niesamowicie mocna i wbrew właśnie mocno utrwalonym, popularnym i jakoś też uzasadnionym takim koncepcjom jak Andrzeja Ledera, że tę rewolucję po prostu chłopi przespali, a tylko historia ich wypchnęła na scenę. Jak czytamy pamiętniki, to widzimy, że to nieprawda. Znaczy byli częścią tej zmiany i mieli tego świadomość wtedy i mieli świadomość w latach 60. i mają świadomość nawet później. Tak? I to jest coś, co chciałabym, żeby tu też mocniej wybrzmiało. I te dyskursy, o których mówiłam później, one oczywiście nakładają się też na ten głos chłopski, one wchodzą w nim w relacje, bo ten głos chłopski ma o tyle trudność z wybrzmieniem, że uprzedza pewne dyskursy go poprzedzające. Musi odpowiadać właśnie na to, chociażby, co jest tym dyskursem deprecjonującym, co jest dyskursem z chłopa król, tak? Czyli takiego nieuprawnionego wpychania się tam, gdzie struktura społeczna ich nie przewiduje, takiego wyzwolenia się z sytuacji, w której mają się czuć gorsi albo mają się czuć niedokulturą. Jakby te strategie są bardzo różne i musimy być ich świadomi. Ten głos nigdy nie jest skonstruowany w pustce, on zawsze pojawia się w przestrzeni społecznej. A teraz wracając do Konopielki i do pałacu. Ja nie użyłam słowa sentymentalny, bo nigdy jakby nie myślę w tych kategoriach. Tak, to jest nostalgia. To jest zupełnie inna dla mnie kategoria, dużo bardziej opisowa. Sentymentalna jest, oprócz Schillera, jest takie oceniające, prawda? Ja nie chcę oceniać tych relacji. Mam wrażenie, że relacja nostalgiczna, czy narracja nostalgiczna jest znacznie szersza, nawet niż tylko literacka. Jakby to jest pewna kategoria myślenia społecznego, nie oceniająca kategoria patriotyczna, która jakkolwiek miałaby pomniejszyć tę narrację albo ją zdyskredytować. Ja jestem historyczką i patrzę na to bez lęku i emocji, ale wracając jeszcze do trzeciego pytania, czyli do Konopielki Redlińskiego, to jest wspaniały tekst oczywiście i świetny jest też film. Jeśli ktokolwiek nie widział jeszcze w życiu tego filmu, w co nie wierzę, to niech obejrzy, bo to jest rzeczywiście wspaniała rzecz. Ja myślę, że to jest tak, jest jeszcze czarno-biały, że to jest dość, podobnie zresztą jak powieść Kawalca, ona mówi, jakby mogłabym ją zaliczyć do kilku narracji. Powieść Kawalca opisuje wszystkie trzy typy narracji i do wszystkich trzech typów narracji ma dystans. Tak? To znaczy, kiedy myślimy o Tańczącym Jastrzębiu, to on ma zarówno dystans do tej narracji nostalgicznej, o utracie pełni kultury, ma dystans oczywiście największy do dyskursu takiego, powiedzmy, postmieszczańskiego, który tego głównego bohatera właściwie ustawia w tak niekorzystnej sytuacji, ale też ma dystans do tego dyskursu awansu jako przejścia bezkolizyjnego. Tak? Powieść Kawalca uświadamia nam, jakie były koszty, tak? I mówi w związku z tym o pewnej alienacji. I w tym sensie należy również do pewnego dyskursu nostalgicznego, podobnie jak Redliński. Redliński jest, przynajmniej ja tak widzę Konopielkę, zwłaszcza ta symboliczna scena, kiedy główny bohater wychodzi zamiast z kosą, wychodzi z sierpem, co jakby no, narusza kanony kultury i ewidentnie wydziera go z tej wspólnoty. On jest jakby, no, tam jest ten motyw nowoczesności, która jest jednocześnie pokusą, jest pokusą erotyczną, tak? I on jej ulega, on jest zainfekowany tą nowoczesnością i jednocześnie jakby jest wyalienowany przez ten ostatni akt. Więc dla mnie jest to jak najbardziej opowieść, która jest opowieścią nostalgiczną. No, zaliczyłabym go do drugiego typu, przy czym widzę też elementy innych. Rozgadałam się, przepraszam, tak to jest, jak dostanę mikrofon. Otóż Konopielka dla mnie jest właśnie powieścią z Międzymieścia. Pamiętam, kiedyś Redliński mi mówił, że fabułę Konopielki już miał od dawna w głowie, nie miał języka. I przyjechał jego kuzyn z miasta, czy z przedmieścia, i zaczął mówić takim językiem, w jakim została Konopielka napisana, prawda? W ten sposób został wynaleziony język Konopielki. Gwaroznawcy tam nie mają wiele do roboty. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Tutaj mamy kolejny głos z sali, pani dr Barbara Radziejowska. Prosimy. Do dzisiaj z wdzięcznością wspominam moment, w którym w 1987 roku zaczęłam tutaj pracę. Po 3 latach nieposiadania pracy, po wyrzuceniu mnie w 1983 roku z Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Więc ja bym powiedziała, że sentyment do Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa mam ogromny, ale chcę wrócić do takich wątków, które, ja wiem, może nawet powiem, zaniepokoiły mnie. Po pierwsze, kobieta wiejska, tradycyjny model i tak dalej. Chciałabym kiedyś przeczytać, to już mi nie było dane, takie opracowanie, w którym to, że kobiety na polskiej wsi dziedziczyły ziemię, co w Europie wcale nie było takie powszechne i w bardzo wielu państwach, dopracowanie się prawa do dziedziczenia ziemi, tak? Nie tylko pierwszy syn i nie tylko syn, ale także kobieta. Nie mam cienia wątpliwości, że to na pewno sytuowało kobiety, że tak powiem, w rodzinach tych tradycyjnych chłopskich, o których tutaj mówimy, używając słowa mentalność, o czym za chwilę, że tak powiem, na pewno sytuowało ją. Proszę pamiętać, że w 1939 roku na wsi mieszkało 70 parę procent Polaków, a kobiety, także wiejskie, dostały prawa wyborcze od razu, jak Polska odzyskała niepodległość. To nie są bagatelne fakty, natomiast a teraz, że tak powiem, żeby powiedzieć coś przeciwko samej sobie, to powiem, że bo ja jestem absolwentką etnografii i na początku lat 70. przeszłam taką fantastyczną szkołę badań etnograficznych. Żadna tam ankieta, tylko się chodziło i słuchało po kilka godzin opowieści. Od polskich chłopów nauczyłam się polskiej historii, ponieważ wtedy jakby to powiedzieć, opowieści o tym, co oni przeżyli. Migracje, no bo powiedzmy sobie tereny pomigracyjne, jak ja nazywam te, kolektywizacja, siedziałem, ile historii. Dopiero jak teraz w książkach IPN-owskich czytam, że w 1953 roku połowa ludzi, Polaków, którzy siedzieli, obywateli, którzy siedzieli za propagandę antysocjalistyczną, 50% to byli chłopi. Więc ja bym powiedziała, że my tego w pamięci nie mamy. To nie jest codzienna pamięć o tych doświadczeniach. Ja się tego nauczyłam od chłopów, ale w tych wywiadach etnograficznych bardzo często był taki charakterystyczny moment. Jak zaczynałam pytać o gospodarstwo, nie o stroje, nie o, no bo ja jeszcze wtedy szukałam etnograficznych kołowrotków i tak dalej, tylko zaczynałam pytać o gospodarstwo, to wtedy rozmawiający ze mną rolnik mówił, to niech pan siądzie, ja panu powiem. To tak a propos, że kobieta miała wysoką pozycję, ale jak była rozmowa o gospodarstwie, tak, to ja panu powiem, to pan tu notuje, tak i nagle zamieniałam się w pana, bo awansowałam do, że tak powiem, statusu rozmówcy na temat gospodarstwa. Ale wrócę do tej mentalności. Czy państwo czytaliście kiedyś książkę, artykuł socjologiczny, w którym pisano by o mentalności młodego pokolenia? Albo o mentalności przedsiębiorców, ta mentalność jest barierą w czymś tam, tak? Albo mentalności profesorów. Nie, wtedy jest tożsamość, postawy, opinie. I słowo mentalność jest w tekście? No to w takim razie być może się wycofuję, ale mam wrażenie, że w polskim języku słowo mentalność jest nieco stygmatyzujące, tak? I znaczy ja powiem tak, nie muszę państwa przekonać, proszę bardzo, przyjmuję opinię większości, chociaż nie mam zamiaru się je podporządkować. Natomiast wydaje mi się, że statystycznie najczęściej słowo mentalność jest przy postawach, systemie wartości, tożsamości chłopów, rolników i mieszkańców wsi. I to jest trochę przyczynek do tych takich ukrytych treści, które czasami funkcjonują. No i jeszcze chciałabym poprosić, żeby w tym zróżnicowaniu struktury społecznej jednak już, a to mówię jako przedstawiciel pokolenia, które musiało czytać i młodego Marksa, i starego Marksa, i dopiero potem odkryło, że są stany społeczne Maxa Webera i wcale nie muszą być to klasy społeczne, które są w konflikcie, tak, i mają nie mentalność, tylko świadomość klasową. Nie było mentalności klasowej, tylko świadomość klasowa, którą trzeba pogłębiać. Że przecież mamy do czynienia z językiem, w którym warstwy społeczne, grupy pracownicze, niekoniecznie robotnicze, już nie burżuazja, tylko przedsiębiorcy, tak, ludzie... Dywersyfikacja dochodów. Przecież to zróżnicowanie w społecznościach wiejskich ze względu na dywersyfikację jest skomplikowane. Ze względu na dywersyfikację źródeł dochodów może sprawiać, że mamy do czynienia z rolnikiem jako dodatkową albo jako głównym czy podstawowym zajęciem. I już mamy do czynienia, i tutaj słowo klasa nie rozwiązuje jakby problemu trafnej, pojęciowo, że tak powiem, charakterystyki poszczególnych grup społecznych. I to właściwie nie są pytania, tylko takie refleksje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mieliśmy kolejne zgłoszenie. Bardzo prosimy, panie doktorze. Ja mam dwie uwagi. Ja nie neguję, że ten podstawowy podział na całego okresu stuletniego na tradycyjny, industrialny i postindustrialny jest wtedy, kiedy się w ogóle rozważa z punktu widzenia socjologicznego prawidłowy, ale wydaje mi się, że jeżeli się patrzy na to z punktu widzenia rolnictwa i z punktu widzenia zwłaszcza struktur rolnych, to jest właściwie podział, który zupełnie nie przystaje do obecnej sytuacji rolnictwa. To, co jest, tak, jeżeli sobie popatrzymy na struktury obszarowe i struktury ekonomiczne polskiego rolnictwa, to właściwie jest to rolnictwo, które ledwo wychodzi ze struktur tradycyjnych i wchodzi w struktury industrialne. Także wydaje mi się, że trzeba tutaj rozróżniać podział robiony z punktu widzenia ekonomicznego, jak i tak. I to jest zupełnie inny niż podział, który byłby słuszny z punktu widzenia socjologicznego. Poza tym, jeśli byśmy mówili, że Polska jest obecnie na poziomie już jest na etapie poststrukturalnym, postindustrialnym, to właściwie trzeba by się spytać, a jak właściwie potraktować w takim razie rolnictwo krajów Europy Zachodniej, rolnictwo francuskie, rolnictwo niemieckie, jaki to jest etap, bo wiadomo, że jest to etap zupełnie inny niż rolnictwa polskiego. To jest pierwsza rzecz. No, i jeszcze pewna refleksja na temat zmian struktury demograficznej. Otóż jest rzeczą oczywistą, że jeśli chodzi o strukturę ludności wiejskiej, to maleje liczba osób, która się trudni rolnictwem, natomiast wzrasta. I to tak, ale my też właściwie wciąż jeszcze, jeżeli się porównujemy, ale jest to proces, który niewątpliwie jest procesem trwającym i który w ciągu najbliższych kilkunastu lat doprowadzi do tego, że udział ludności rolniczej w ludności wiejskiej będzie znacznie mniejszy niż obecnie. I to jest w ogóle, i to niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo, o którym wspomniała pani profesor Podedworna, ale właściwie tak powiedziałbym mimochodem. Ponieważ na te zmiany struktury demograficznej nakłada się pewna rzecz, która jest stała, jeśli chodzi o wieś. Mianowicie wiejska przestrzeń produkcyjna. I wiejska przestrzeń produkcyjna pozostaje właściwie wielkością stałą i ona, jakbyśmy nie stanęli na głowie, wysuwali takie kwestie jak agroturystyka, rekreacja i tak dalej, to jednak wiejska przestrzeń produkcyjna będzie przede wszystkim przestrzenią, która będzie musiała być wykorzystana albo rolniczo, albo w ogóle nie będzie wykorzystana i stanie się albo nieużytkiem, albo powiedziałbym półnieużytkiem. Tutaj występuje ta groźna, sygnalizowana przez panią profesor Podedworną kwestia ludności migrującej z miasta ze swoimi przyzwyczajeniami miejskimi i uważająca, że właściwie wieś to jest w ich wyobrażeniu takim niesłychanie sielskim obszarem, gdzie właściwie będzie spokój, a tymczasem wieś jest i będzie, i powinna pozostać przede wszystkim miejscem produkcji rolniczej. I to jest kwestia zupełnie podstawowa, której się nie da wyeliminować, a jeżeli zostanie wyeliminowana na większym obszarze kraju, no to właściwie dochodzimy do dość smutnych refleksji w postaci w ogóle zakłócenia bilansu żywnościowego kraju. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny głos. Nie wiem, pani profesor Halamska, później oddamy pani. Prosimy. Ja mam jedno pytanie i mam pytanie do profesora Sulimy, bo to pytanie mnie dręczy. I oczywiście zrodziło się ono także po tym znakomitym referacie pana profesora, ale i po artykule pani profesor Bukraby-Rylskiej. Bo ja jako socjolog mam pewien kłopot, bo znam taką wcale popularną definicję kultury, że kultura to jest to, co ludzie robią, co ludzie myślą i co mają jako członkowie pewnej zbiorowości. I co Państwo na to? Druga rzecz to chciałam się tu odnieść do dwóch głosów w dyskusji, takie krótkie ad vocem, że ta preindustrialne, industrialne i postindustrialne jest pewnym ramą, która mówi o miejscu rolnictwa w takim systemie. I wiadomo, że rolnictwo, które w epoce industrialnej dawało tam przed wojną 60 parę procent produktu globalnego, teraz jego wkład wynosi 2,6%. I to coś nam mówi, prawda? Ja nie chcę dalej wchodzić. Natomiast chciałam też odnieść się do głosu pani doktor Radziejowskiej. Państwo przekażecie, bo już nie była ciekawa reakcji. Chciałam zaprotestować przeciwko deprecjonowaniu osoby Marksa. Marks to był wielki myśliciel, filozof epoki przemysłowej. On nie miał nic wspólnego z marksizmem. Marksizm wymyślił kto inny. Natomiast analizy rodzącego się społeczeństwa przemysłowego należą do klasycznych i cytowanych przez wszystkie podręczniki. Ja pamiętam także z pojęciem klasa, na którą dr Radziejowska zwróciła uwagę, żeby nie używać, bo tego nie ma. Ja pamiętam, były lata 70. Zaczęłam pracować w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa i schodząc po schodach z jakiegoś seminarium mówiłam coś o funkcjonalizmie. I wtedy jeden z wysokich urzędników tego instytutu, nazwiska już nie pamiętam, mi powiedział: ależ pani magister, my tu mamy materializm historyczny, nie żaden funkcjonalizm. Czyżby teraz pojęcie klasa stoczyła się na pozycję funkcjonalizmu w latach 70. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos. Pan profesor Sulima się odniesie do kwestii tutaj zgłoszonej. Potem oddamy głos pani. Rzeczywiście nie odczytywałem tych kwestii, które dotyczą problematyki ram kultury. I dla opisu, który zawarty jest w 100 latach, najbardziej pasują dwie, moim zdaniem, koncepcje. Po pierwsze jest to koncepcja profesor Głoskowskiej, to szerokie antropologiczne ujęcie, gdzie mówi się, że kultura to jest system norm i wartości, działań według tych wartości i rezultatów tych działań. I to rzeczywiście w tym tomie może być, znaczy to co zawarte w tym tomie, może być diagnozowane. Ale ta koncepcja się uhistoryczniła, tak jak uhistorycznioną koncepcję przedstawił zapomniany już dzisiaj prawie marksista Stefan Żółkiewski, który napisał taką książkę o kulturze literackiej Międzywojnia i on tam wyliczył 4 bądź 5 obiegów. To była dla opisu międzywojnia bardzo trafna analiza zjawisk kulturowych. Zaczynało się to oczywiście od obiegu elitarnego, kończyło się na obiegu folklorystycznym. Dla opisu sytuacji wiejskiej należało to odwrócić, prawda? Zresztą jak Państwo wiedzą, ten obieg elitarny, jeśli weźmiemy produkcję książek w międzywojniu, to stanowił zaledwie 5% produkcji książek w międzywojniu, prawda? Dominowała literatura właśnie jarmarczna, dominowała literatura popularna, natomiast skamandry, awangardy krakowskie to jest te wąskie. I to są jakby dwa narzędzia, które przydatne są do, ja o tym w referacie piszę, do interpretacji tego tomu. Ale pojawia się też problem, ten, który mamy w koncepcjach prezentowanych przez profesor Izabelę Bukrabę, jak też i w nowszych analizach. Między innymi mam tu na myśli książkę, która chyba jakoś tak sumuje tę orientację. Mianowicie jest to książka Szlendaka i Olechnickiego pod tytułem Mega ceremoniały i subświaty. Prawda? I z jednej strony, kiedy mówimy o mega ceremoniałach, to mówimy o kulturze eventu, o rytuałach medialnych, prawda? Natomiast owe subświaty to są te rzeczywistości, którymi, no, powiem tak, stoi cyberkultura, prawda? A więc to doświadczenie internetowe, mówiąc najogólniej. I tu jest sporo prac na ten temat, ale dla mnie jest ciekawe to, co pojawiło się w książce pod redakcją profesor Bukraby zatytułowanej Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi. Właśnie ten problem doświadczania rzeczywistości i dawania świadectw temu doświadczeniu wydaje się dzisiaj czymś, no, najistotniejszym w badaniu kultury. I to jest ten potraktowanie wtedy kultury jako współobecności, współbycia, spotkania, już właśnie poza tymi diagnozującymi ramami kultury. Oczywiście te media można uznać za ramy kultury. I tym bardziej to świadectwo bycia jest ważne. To jakby zatrzymuje trochę dłużej badacza w terenie, kiedy takie badania się prowadzi. Ważne dlatego, że no, zamilkła w gruncie rzeczy inspirowana bądź też samorzutna wypowiedź pamiętnikarska. No, w latach 60., 70. mieliśmy permanentny konkurs na pamiętniki, na te właśnie głosy chłopów. A zresztą Polska w tym zakresie jest światowym liderem. Można powiedzieć, że od lat 20. konkursomania, jakby to tak pejoratywnie określić, ale jestem daleki od tego, wytworzyła jakby dodatkowy kod kultury polskiej. Prawda? On się teraz jakby załamuje, z tym, że socjologia polska, no niestety Hawasiński to samo robił, interesowała się głównie treścią przekazów pamiętnikarskich, a nie jako poręcznym cytatem z badawczą tezą. Natomiast rzadko zdawano sobie sprawę z tego, jaki to jest tekst, prawda? A więc jakie jest zapisane w nim świadectwo praktyk językowych i tekstowych. Jestem przekonany, że ta językowość pamiętników, sposoby konstruowania wypowiedzi, no, może powiedzieć niekiedy o piszącym więcej niż bezpośrednia deklaracja, która się pojawia w przekazie pamiętnikarskim. Także rzeczywiście zmieniły się te ramy kultury, ale ja jestem blisko promotorki pani pracy, czyli Głoskowski. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mam tu wymowne sygnały ze strony dyrekcji, aby głos teraz w dyskusji był już ostatnim głosem, bo jednak no, czas płynie. Bardzo prosimy o Panią o wypowiedź. Proszę się przedstawić, bo może nie wszyscy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Zubaciszewska, jestem adiunktem w Instytucie Ekonomii i Finansów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Gratuluję wszystkim prelegentom bardzo ciekawych wystąpień, natomiast mnie zaintrygował i zainteresował szczególnie referat pani profesor Hanny Podedwornej, dlatego pozwolę sobie zadać jej pytanie o więzi społeczne w społecznościach wiejskich, które pozwalały w wiekach wcześniejszych łączyć się i zrzeszać dla wspólnego gospodarowania, chociażby na zasadach spółdzielczych różnych nurtów, i czy też socjalizmu utopijnego, czy solidaryzmu chrześcijańskiego, czy nurtu liberalnego. Wiemy, że gospodarka centralnie sterowana wypaczyła te idee spółdzielcze, natomiast moje pytanie jest, dlaczego teraz, tak? Po transformacji gospodarki widzimy kryzys zaufania do tej formy współdziałania dla dobra całej wspólnoty. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy zechce pani profesor w dwóch słowach się odnieść? Przepraszam, bo akurat mała rozmowa miała miejsce i ja nie wszystko zanotowałam. Rozumiem, że chodzi pani o więzi społeczne, które nie sprzyjają współpracy i współdziałaniu. Ja w kuluarach rozmawiając z panią powiedziałam, że jest to cecha definicyjna rolników, opisana bardzo dokładnie w literaturze, którzy przejawiają niechęć do wszelkich form wspólnej własności. Wyjąwszy Rosję i kraje z tego obszaru kulturowego, gdzie te tradycje wspólnej własności były bardzo ugruntowane i gdzie możliwe było zrobienie tego, co Lenin przeprowadził, we wszystkich innych krajach, powiedziałabym, kultury zachodniej, które były dużo bardziej indywidualistyczne w tym zakresie, byłoby to raczej niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o więzi społeczne, to ja bym ich znaczenia nie przeceniała. Ja bym raczej tłumaczyła to procesem różnicowania się wsi. Brzmi to bardzo po leninowsku, ale chodzi o to, że różnicowanie się w wymiarze ekonomicznym z jednej strony, czyli większa własność, mniejsza własność i zupełnie drobna. Natomiast proszę pamiętać, że chłopi, tu użyję tego określenia, właściwie kultura chłopska, tu trzeba do Znanieckiego sięgnąć i do jego rozdziału poświęconego ekonomii chłopskiej. Nigdy nie ceniła tego, co nie było prywatne, indywidualne. To znaczy chłop cenił to, co posiadał. Stąd na przykład ziemia kupiona na kredyt miała mniejszą wartość, bo nie była w pełni własna. Znaniecki tam podaje taki przykład, że mimo że państwo odbudowane dawało bardzo dogodne warunki kredytowania na zakup ziemi, to chłopi z tego bardzo niechętnie korzystali, ponieważ uważali, że taki zapis hipoteczny był formą profanacji ziemi. Ona nie była właśnie tą świętą, własną, którą rozporządzała rodzina. Natomiast ja bym nie przeceniała znaczenia więzi społecznych. Ta chęć współdziałania realizowała się poprzez zapewnienie potrzeb bezpieczeństwa głównie. Pani jest osobą bardzo młodą i nie pamięta, ani pewnie nie czytała takich tekstów, gdzie się opisywało różne działalności podejmowane dobrowolnie, oddolnie we wsi, które miały na celu ochronę przed pożarem. Z tego wyrosła później straż pożarna. Ochronę przed złodziejami też. Natomiast w tej chwili tego typu działalności raczej są przypisane do różnych instytucji społecznych. One się sprofesjonalizowały. Natomiast proszę państwa, z wszelkimi utopiami spółdzielczymi i wspólnymi to sprawa jest bardzo skomplikowana. Profesor Gałęski wiele lat temu napisał taki tekst, który jest mało znany, bo on nie został opublikowany i w zasadzie poza kibucem izraelskim i pewnymi komunami religijnymi w Stanach Zjednoczonych to się nigdzie nie udało. To znaczy proszę pamiętać, że nigdzie, jeżeli te działania takie kolektywistyczne nie są poparte silną wiarą albo silną ideologią, to one wcześniej czy później prowadzą, że tak powiem, donikąd. A warunki gospodarki rynkowej stanowią dodatkowe utrudnienie. Ja bym nie oczekiwała tutaj wielkich przełomów w tym zakresie, bo ci ludzie, którzy liczą liczbę traktorów w polskim rolnictwie, dysponują danymi na ten temat, że mamy ich o wiele za dużo i innych maszyn również. Natomiast dość trudno jest rolników przekonać, żeby chcieli mieć w kilku jeden ciągnik. Nie mówiąc o tym, że finansowanie z funduszy unijnych także skłania do tego, żeby mieć własny, bo są tam różne możliwości, które się wykorzystuje. To znaczy idee spółdzielcze są piękne, ale powiedziałabym, to jest bardziej utopia miejska, która w mieście się zrealizowała, natomiast na wsi raczej prowadziła do zjawisk negatywnych, poza tam wsią przez księdza Blizińskiego, Liskowem, która też nie przetrwała, powiedziałabym, czasów nowszych. Dziękuję bardzo. I jeszcze tylko jedno zdanie do pana doktora wypowiedzi. Ja bym zakwestionowała pana tezę, że wieś powinna pozostać miejscem produkcji rolnej. W świetle dokumentów unijnych wieś powinna zostać strażnikiem zasobów przyrodniczych, a rolnictwo to jest ślad węglowy, bardzo duży, więc należałoby nic tam nie produkować, rozstawić założyć pola golfowe, rozstawić leżaki i zrobić przestrzeń rekreacyjną. W Chinach i na Ukrainie wyprodukują. Proszę Państwa, przedłużymy dyskusję już przy obiedzie, natomiast jedno zdanie tutaj ze strony pana dyrektora. Pozwolę sobie jednak nie zgodzić się z panią profesor, powołać się na spółdzielczość mleczarską i tradycję 120-letnią i spółdzielnię, którą mój dziadek przed wojną zakładał na obszarach wiejskich, przetrwała 100 lat. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dyskusja się rozkręca. Chciałam serdecznie podziękować za wysłuchanie referatów, za dyskusję i zaprosić na lunch. Zapraszamy, proszę Państwa, na obiad do tych samych sal. Wydaje mi się, że za pół godziny do 40 minut będziemy Państwa wołali.